Dobry, ja jestem po raz kolejny. Tutaj przychodzę do was z taką fajną grą. Ładnie muzyczka przygrywa w tle, piękne obrazki na ekranie, ale co się nawkurzamy, to nasze. A przynajmniej ja się nawkurzam, bo wy pewnie się... A, będę pewnie się nie wkurzać. No nic, w każdym razie słuchajcie. Bierzemy kolejny stage'ik. I może nam się to uda zrobić. Słuchajcie, tutaj z tego co pamiętam... Kurde. Tutaj z tego co pamiętam, właśnie na samym początku jest z jakieś 4 albo 5 opcji. O kurde. Z jakieś 4 albo 5 opcji... O kurde! Tych właśnie przeciwników, którzy tutaj są. Okej, okay, jeden out. I oni są losowani. Oni są losowani na samym początku. Najgorsi są właśnie moim zdaniem ci. Ta kulka cała. Ta kulka cała to jest najgorsze, co może być dla mnie. No niestety, ale... Okej, okay, dobra. Rozwalone. Wziąłem sobie na sabonaprowadzający pocisk oraz dasze niewidzialne. I ten zwykły strzał. O kurde! Nie! Wskoczyłem na tą... A nie chciałem! Jak ja bardzo nie chciałem schodzić na tą... Na tą górną platformę, jak ja bardzo nie chciałem... A, ją można bić! Aha, no tak, ja ją trzeba bić. O-o! No super. Kulka! Leci kulka, leci kulka, leci głowa. Leci... kulka leci. Kulka leci. Dobra. Głowa leci. Głowa leci. Głowa leci. Kulka leci. Głowa leci. Kulka leci. Kulka głowa. 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 Głowa kulka. Okej. Jeee! Głowa tak daleko doleciała do mnie. Ej! To wygląda mi jak... Ostatni stage? Mamy szansę to przejść bez większego stresu. O nie, pan Kupa! Pan Kupa, to jest najgorsza pan Kupa, jaka może być. Dlaczego? Dlatego, że pan Kupa... No jest problematyczny do uderzenia, to po pierwsze. Ale po drugie, dookoła siebie, jak widzicie, rozrzuca takie jakieś... No nie wiadomo co. Takie pluśnięcie. O kurde. No serio? No tak? Ej, ziomuś. No właśnie, wlazłem na tego małego krasnala, który wyszedł z bramy. Najgorsza psiakuta, jaka może być. O ty gnojku! On jak tak bardzo nieranomowo chodzi... Spadnie tu na mnie? Chciał spaść na mnie. Nie ze mną ten numer, Brunner. Dobra, kto teraz? Gofer! O, Gofra nie widzieliście. Gofer też jest, kurde, niezły agent. Gofer też nie jest niezły agent. O, no i za... Jeszcze się załapałem na powrót Gofra. Pana Gofra! Pan Gofer jest irytujący. Pan Gofer jest bardzo irytujący, wręcz bym powiedział. Te chmurki też nie są zbyt fajne. Ale cóż tu rywać, cóż zrobić. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No i właśnie trzeba uważać, bo właśnie z tej bramy często wychodzi coś. Zróbmy jej takie o. Ała. Nie! Co to? Uważaj na głowę. Uważaj na głowę. Kobieta straciła głowę dla ciebie. Uważaj. To nigdy nie jest nic dobrego. Nie! Głowę! Wydupię mi z tą głową. Okej. Okay. Knockout!
Jakie to dobre! Jeszcze zostało mi 2 HP, 2 HP, 2 HP, 2 HP. Dobra, przepraszam, zaciąłem się. Ile? Minutka 46 sekund. Ej, nie było tak źle, bo dostałem B minus. Szkoda, że nie B plus. Nie dostałem kiedykolwiek A. Dostałem Soul Contract. Soul Contract. Tylko teraz tak, co mi jeszcze zostało? W pierwszym świecie mam wszystkie kontrakty. W trzecim świecie... musimy wrócić do pani pszczółki. O Boziu, jak ja tego nie chcę. Jak ja nie chcę wrócić do pani pszczółki. Zobaczmy jeszcze, co mamy w sklepie do kupienia. Hello. Ile mamy w sumie pieniążków? 12, czyli tutaj będzie 7, 8... Ej, w sumie to mnie nie stać na wszystko tak naprawdę. Tak naprawdę na wszystko mnie nie stać, ale w sumie to w tym momencie... Slower rate of fire, good damage, medium range. Nie, w sumie chyba mam wrażenie, że mam wszystkie możliwe ataki oraz te perki, co mi zagwarantują ewentualnie przejście gry, ale zobaczymy. Jak na razie te wszystkie rzeczy się sprawdzały, bo mamy ten taki rozszczepiony strzał, mamy samonaprowadzający oraz zwykły o dosyć dużym ataku. Dobra, tutaj z tego co pamiętam pszczółka. Ja do pszczółki chciałbym mieć więcej... Tak, do pszczółki chciałbym mieć chyba więcej życia. Tak mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony w końcowej fazie przydałby się dash. Smoke bomb, invisible dash. Na pewno przyda nam się zwykły strzał, na pewno przyda nam się strzał naprowadzający. Dobra, spróbujmy w takiej konfiguracji wziąć poziom regular. Wy już widzieliście pszczółkę. Ale tą pszczółkę teraz trzeba pokonać na poziomie regular. Więc niestety jest to dosyć problematyczne. Tutaj przydadzą się akurat właśnie, jak widzicie, strzały rozszczepione. Z tego względu, że tego gościa trzeba poubijać. A nie często, znaczy dosyć często jestem tak naprawdę odwrócony w innym kierunku niż on się znajduje, prawda? Dodatkowo jeszcze latają tutaj te pszczółki. Trzeba uważać na te kolce. Nie jest takie proste, które wybuchają. Okej. O, no, pan pszczółka prawie mnie dojechał. A tak to jak widzicie... Nawet samo to leci gdzieś tam. Okej. Teraz tak. Gdzie jest pani pszczółka? Na środku czy po lewej, po prawej? Po prawej. Dobrze. O Boziu! Trójkąty mnie wykończą. Naprawdę, te trójkąty to jest jedno wielkie nieporozumienie. Ja nie mogę wycyrklować, kiedy one strzelą. One się obracają i strzelają z rogów. Niech zgadnę. Trójkąt. Wiedziałem, że trójkąt. Wiedziałem, że trójkąt. Jak bardzo wiedziałem, że trójkąt. No po prostu wiedziałem. O! No, to było bliskie spotkanie z panią pszczółką. Ło! Nie miałem pod nogami nic. O, no teraz to miałem pod głową coś, no. Świetna sprawa, powiem wam szczerze. O, jeszcze, no świetnie. O, come on! Najzwyczajniej w świecie chamskie. Łop. Kurde. To nawraca.
Knockout! Tyle się męczyłem na streamie z tym. O, Boziu. A trzeba było tylko taką namiastkę skoncentrowania tutaj do tego wprowadzić. No i świetnie, Seto. A wiecie, co to znaczy? Czy mam lepszą ocenę? C minus. Aha. Lepsza ocena niż to, co miałem poprzednio w przypadku Simple. Świetnie. Mamy kontrakt. Mamy już wszystkie kontrakty tak naprawdę. Czyli w sumie przeszedłem wszystkie możliwe stage'e. Aha! Lecimy, odzyskać naszą duszę. Gdzie to jest? Tędy. Pyk. Hell. Z panem Kotkiem pewnie trzeba będzie pograć. No, to będzie ciekawe, bo to będzie rozeznanie mapki takie od początku do końca. A propos tego, co tutaj, można to przejść, czy nie? Nie można. Ale tam jest jakieś, tam są jakieś drzwi, w które można wejść. Kasyno. No, przypadłość naszej postaci raczej nie wskazuje nic dobrego. Ta piosenka z tyłu. You're gonna play a little game first. Czyli coś jeszcze jest przed nami, przed tym ostatecznym bossem. Coś przed nami jeszcze tutaj jest. Okej, okay, dobra. Okej, okay, co to się stało? Rzuciłem kością, znaczy w sumie odbiłem kość. Okej, okay, kim ty jesteś? Jesteś papierochem. Okej, okay, takie rzeczy już kiedyś widziałem. Teraz tak... O Jezus Maria! Aha! Papieroch, no cygaro, no! O! Dobra. To ma zamiar zdechnąć. Dobra. Jeszcze te papieroski po środku, no po prostu bella fantastica. I to rozumiem, że to też jest swojego rodzaju boss, tak? No i knockout. Okej, okay, pet został za pierwszym razem. Ja tutaj nic nie ciąłem. Dobra, clear. A w takim razie... Safe. Trzy. Sześć za jeden. Aha, czyli rozumiem, że to są różne stage, tak? Okay. Bardzo przeszkadza... Co to jest? O, bardzo przeszkadza mi to, co lata mi na pierwszym planie. No... Aha, ja mam jedno... Ja mam jedno życie! Zaczynam od początku, czy to? O Boże! Dobra, dwójeczka. Pod dwójeczką są chyba... Nie kubki. Pod dwójeczką są żetony. Żetony, dobra. Okej, okay, lecimy. Okej, okay, to było... O, chciałbym już porobić na samym początku, nie ma takiej opcji. Podobne uderzenie. Kolego, nieładnie. Dobra. Jak się rozdziela na trzy. Interesujące. Okej, to już więcej nie zrobię nic. Teraz tak. Prawie trzy karty to jest knockout. No. Tak jak mówiłem. Prawie trzy karty to jest knockout, więc... Okej, okay, zarobiliśmy 1 HP. Teraz tak, interesuje nas albo trójka, bo w drugiej sekcji nie chcę piątki ani szóstki. To jest koń i królik. Tam są, mam tylko i wyłącznie straty. Więc albo trójka, albo dwójka. Dobra, trójka. Trójka to jest domino.
No to Domino to chyba najlepsze z tych wszystkich. Te kostki, kurde. Wiecie co? Użyję na nie ulta. Ła! Prawie jej dotknąłem buciki. A nie chcę. Dobra, jest! Dwa stage bez straty. Teraz fajnie by było pójść tak, by jeszcze zebrać siódemkę. Siódemka jest tak też w miarę możliwa bez straty. Więc trójkę teraz potrzeba strzelić. Trójkę, byle nic innego. Dobra, jest trójka i teraz potrzebuję jedynkę. Jest jedynka, dobra. 5 HP. I pani, którą trzeba daszować. Okay. Pani baletnica. Ale kto miał takie pomysły, żeby robić w ogóle takie postacie? Nigdy bym nie wpadł na to, że można panią baletnicę zrobić z koła do ruletki. Dobra, knockout. Super, super. 3 stadia, bez strat, zarobiłem 2 HP. To jest podejście życia. Teraz tylko tak, trafić trójkę. Mam trójkę. I teraz dwójkę albo trójkę. No nie. Naprawdę? Gdzie? No. No nie, nie, że... Proszę, zgin. Nie zginąłeś. Nie! Nie, 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 nie. A brawl is surely brewing. Here goes. Lecimy z ultem. Okej. Dobrze. Kurde, biłem się o rand ostatniej karty. O-o. Dobrze. Jest! Jest! Zgiń w końcu! O, tak! O, tak! O, jakie to dobre jest! O, jakie ja do tego podchodziłem! Bardzo dużo razy! O, dobra. Ocena B. Świetnie. Ja już nie mogę się denerwować, no... Lekarz mi zabronił. Się serce mi... Ja twierdzę, że osoby, które przeszły tą grę, powinny mieć wcześniejszą emeryturę. Serio. One hell of a time. The devil.
Sprawdzimy sobie tylko. Nie mam zamiaru tego przechodzić teraz. Well, well, well. Look how far you've come. Not only did you bust up my good for nothing lucky. King dies. O, co ona się pyta? Co się pyta? But I see you've got my soul contracts as agreed. And I'm over and join my team. No! Nie będę do ciebie się przyłączał. Ty diabole, ty. Gdzie się? Chciał, żebym się do niego przyłączył. Nie ma bata. Nie ma bata. Chciał nas wydymać? To my wydymamy jego. Dobra, rozumiem, że główka pracuje, tak? Aha, okej, okay, dobra, klaskanie, świetnie. Tego nie było jeszcze. Okej, okay, rączki. Super. Okej. Okay. Tego też nie było. Okej, okay, podskok. Dobra, coś nowego. Okej, okay, super. Jeden HP. Jeden HP. Okej, okay, tego nie było. No! What? Oh. Nie, powiem wam szczerze, że ja na dzisiaj mam dosyć. Na dzisiaj mam dosyć. A może jeszcze raz. A... No i to jest ciekawe. To jest... Co się stało? Go. Okej. Okay. I will go. O, siema! O nie. Dobra, już widzę, co jest nie tak. Trzeba mieć inny rodzaj strzału. Co? O, dobra. I got you and go to hell. Dobry. Już może od razu użyję ulta, co? O, shit. No właśnie, to jest ten problem. Dosyć duży. Aha! Rozumiem, że ona wybucha. O Boże, to będzie ciężka przeprawa. Niestety, ale będzie. No i w to. Za dużo rzeczy tu jest do kontrolowania. Nie, ja się nie mogę. Jest druga w nocy. Ja się nie mogę denerwować. O Boże. A trochę się denerwuję przy tej mapce, powiem szczerze. Znaczy, nadenerwowałem się przy panu kostce, gdzie trzeba było przejść tyle stadiów, a na samym końcu tak naprawdę mi nie wychodziło. Strasznie się. W każdym razie, do tego myślę, że sobie wrócimy jeszcze. Albo na streamach, albo zrobię jakiś taki specjalny odcinek, bo słyszałem, że jest jeszcze wyższy poziom trudności. Jak się przejdzie grę, to można jeszcze raz przejść na jeszcze wyższych poziomach trudności. Ciekawe. Chciałbym chętnie zobaczyć. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.